Czy samoloty i ptaki będą masowo spadać na Ziemię? Naukowcy ostrzegają przed nadchodzącą katastrofą. Globalny kataklizm. Oraz inne dramatyczne ostrzeżenia związane z nadchodzącym lub nie przebiegunowaniem Ziemi. Sprawdźmy, czego faktycznie powinniśmy się obawiać. Cześć, tu Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski, podcast Crazy Nauka. Najbardziej działają na nas wizje kataklizmów, które gwałtownie mają zmienić ten nasz dobrze znany od tak zwanego zawsze porządek świata. Czyli wiecie, upadki asteroid, wybuchy superwulkanów, oczywiście apokalipsa zombie, no i tak dalej. No i jest jeden warunek. To się musi wydarzyć szybko. Im szybciej, tym lepiej, znaczy tym gorzej. To tym bardziej medialnie, no bo takie nudy jak zmiana klimatu, które zachodzą w ciągu dziesięcioleci, a nie dni. No to już mało kogo ruszają. No bo są takie katastrofy, które idealnie spełniają te warunki, przynajmniej tak się zapowiadają. Teraz posłuchajcie, nagle z nieba spadają ogłupiałe ptaki. Samochody na skrzyżowaniach zaczynają wpadać na siebie. Samoloty, nie mogąc wylądować, krążą aż runą na ziemię bez paliwa. Ale to tylko początek koszmaru. Czy ty opowiadasz film Po Jutrze? przed yy, sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat już? Nie, ale ma to. Globalna katastrofa? No, ale to jest tylko część, bo też ma zaraz na ogromnych obszarach zabraknąć prądu. Yy, urządzenie elektroniczne zaczną się nagle wyłączać i już nigdy nie dadzą się włączyć. Ludzie z rozróżnikami serca masowo umierają, a bez prądu, środków transportu, całej tej nowoczesnej elektroniki nasza cywilizacja zaczyna upadać, a ludzie walczą o zasoby. No ale to nie jest koniec, bo po kilku latach ci, którzy przeżyli tę apokalipsę, y, zaczynają masowo umierać na nowotwory. Dzieci rodzą się chore i zniekształcone, podobnie jak y, młode osobniki niemal wszystkich gatunków. No i generalnie życie na Ziemi już nigdy nie będzie takie jak kiedyś, a resztki ludzkości powoli odchodzą w niepamięć. I zanim wyjaśnimy o co nam chodzi, to. Przypomnienie, moi drodzy. Subskrybujcie, właśnie. prosimy. E, nasz podcast to jest dobry sposób na to, żeby być na bieżąco. To jest łatwe, bo jesteśmy obecni praktycznie na wszystkich liczących się platformach podcastowych. To już drugi raz, jak nie powiedziałaś, że na nie liczących się też przypominam ci. Nie, wiem, op, jakoś, jakoś się rozproszyłaś. Rozproszyłam. No właśnie. No końcu... bo ja cały czas jestem myślą przy tej apokalipsie, której wizję przez chwilę roztoczyliśmy. E, to trochę nie w naszym stylu, bo my jest nie Należymy do tych osób, które podchwytują łatwo takie silnie nacechowany emocjonalnie, nazwijmy Życie to delikatnie. To boli. Od samego początku, <noise> tak. dyskutowaliśmy <nad> tym podcastem, <noise> takie treści. to próbowałaś od razu wszystko uzasadnić. Daj, żeby no, ludziom bo... trochę się podenerwować. To no. to wszystko brzmi jak takie, te, no, zapowiedź powieści katastroficznej klasy B albo nawet C. No. no ale właśnie taką wizję niestety wielokrotnie roztaczano w mediach. I to nawet tych takich mainstreamowych, jak się to ładnie mówi. No i dodatkowo określono Zapraszano to zapewnieniami, że tak właśnie przewidują rozwój sytuacji naukowcy. Tak, no, tymi naukowcami działa. często się podpiera, podpierają media w takich sytuacjach. No dobra, to, wystarczy to, to tego trzymania w niepewności. Ulgę Chodzi oczywiście o przebiegunowanie Ziemi, które już w zajawce pierwszej pojawiło się, czyli o zamianę miejscami biegunów magnetycznych. No i właśnie o tym będzie dziś mowa, bo jak to się zwykle okazuje, temat tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prosty i jasny, a nawet katastroficzny, jak tak się człowiek zagłębi w szczegóły, to się okazuje, że to jest niekiedy bardzo nieoczywiste, a czasami wręcz mogłoby się wydawać absurdalne w niektórych Więc sytuacjach. Tu jasne zapewnienie, uwaga, te a ta apokaliptyczna wizja, którą przed chwilą przedstawiliśmy, to jest nieprawda. To znaczy. Żeby było ciekawiej, wszystkie te elementy tej wizji mają jakieś oparcie w nauce, albo raczej może w tym, co autorzy tych wizji z tej nauki zrozumieli. Dlatego też Ola tu przywołuje film Pojutrze, bo to jest. Ja, ja bardzo lubię ten film. Oboje ja też go lubię. Właśnie no. dlatego, że on przedstawia w sumie rozważany naukowo wątek takiej gwałtownej zmiany pogodowo-klimatycznej, tylko Wywołanej, że wszystko Zatrzymaniem się cyrkulacji północnoatlantyckiej. Tak, tak. No tylko, że wszystko to robi. Yy, wszystko to jest naciągnięte tam do granic możliwości, albo raczej poza nie. No ale okej, okay. więc dobrze, wracając do tego tematu, tym razem spróbujemy, tak bardzo krok po kroku, wyjaśnić, jak to jest faktycznie z tym przebiegunowaniem, no oraz oczywiście, jak z nim nie jest, czyli tak naprawdę, skąd się te wszystkie katastroficzne wizje wzięły. Zacznijmy od tego, że Ziemia jest gigantycznym magnesem. No i całe szczęście, że takim magnesem jest, bo dzięki temu możemy między innymi nagrywać ten podcast. No bo po pierwsze, w ogóle istniejemy. No tak, to jakby podstawa tego wszystkiego. Zasadnicza sprawa nagrywania podcastu. Gdyby nie pole magnetyczne Ziemi, jej powierzchnia wyglądałaby mniej więcej tak, jak powierzchnia Marsa. Czyli była sucha i zimna. A w każdym razie mocno niestabilna termicznie, bo temperatury na Marsie wahają się od minus 140 do plus... 20 stopni Celsjusza. Tak nie sprzyja za bardzo. No życie. ale dawno, dawno temu Mars był miłą, ciepłą i pełną wody planetą. Tak przynajmniej wynika z badań, które są tam obecnie prowadzone. To, że przez, woda była to już wiemy praktycznie tak, na 100%. przez sondy, łaziki marsjańskie i tak dalej mamy podstawy, żeby właśnie tak sobie tę planetę wyobrażać, podstawy naukowe. E, może rozwijało się na niej życie, a może nie, tego jeszcze nie wiemy na pewno. Ale wkrótce pewnie się dowiemy. No w każdym razie ten sympatyczny klimat zapewniała Marsowi porządna, gruba atmosfera i prawdopodobnie zbliżona gęstością do ziemskiej. Czy składem też była zbliżona do ziemskiej, to już inna sprawa, a, ale atmosfera to. Podstawa. Tak, może się dostosować. Życie się może dostosować do różnego składu atmosfery, ale bez atmosfery życie znane, oparte na znanych nam schematach raczej nie zadziała. No tyle, że Mars jest mniejszy od Ziemi, niemal o połowę, i to chodzi o średnicę, a to przekłada się na objętość. No i tutaj objętość Marsa jest aż o 85% mniejsza od objętości Ziemi, i właśnie w tym najprawdopodobniej tkwi Tajemnica dzisiejszego stanu obu planet, no bo Mars wystygł znacznie szybciej niż Ziemia. Nic dziwnego. Przy tak dużej różnicy objętości utrata ciepła przebiegała na czerwonej planecie w dużo, dużo większym tempie. Tak samo jak szybciej zmarznie ktoś, kto jest mniejszy, tak. To też szybciej wystygnie mały kawałek jedzenia. No to dokładnie na tej samej zasadzie. Tak, to jest takie intuicyjne dosyć, ale. Jak ale... sobie odkroimy kawałek czegoś, położymy z boku talerza, to to, to coś szybciej wystygnie niż cała reszta, która jest większa. Przecież to podobno nie tak mówisz. Tak, tak Toku. mówię. Ostatnio oglądałem takiego pana na TikToku, który zajmuje się etykietą i w ogóle na brytyjskim dworze królewskim. Jezus Mary rzeczy nie wolno robić. I tam nie wolno odkrajać i przesuwać odrobinę tego kawałka. I, i, I trzeba, uwaga, tu dobra dla ciebie wiadomość, burgery, się je wyłącznie nożym widelcem. Uff, tak. Wreszcie ktoś, kto mnie rozumie, i to jest brytyjska rodzina królewska. Absolutnie. No widzisz. Możesz się tak czuć. Mogę z się identyfikować. William jest ciebie dumny. Dobra. To, co się wydarzyło na król Marsie. Karol, który kupił król. Ola, to nie ta bajka. To, co się wydarzyło na Marsie, to tak naprawdę, można no, powiedzieć, zamarznięcie, ale zestalenie się tej planety. I to nastąpiło jakieś 4 miliardy lat temu, bo po prostu jej wnętrze, przez to, że ona jest stosunkowo niewielka, szybko dość wystygło no i, i, i zestaliło się, bo Mars. Tak jak i Ziemia, ma jądro utworzone niemal wyłącznie z żelaza, z jakąś tam domieszką niklu, tyle, że na Ziemi, czy raczej w Ziemi, mamy. To jądro stałe, być może o strukturze krystalicznej, wokół którego znajduje się warstwa płynnego metalu. I ta stała część, ten sam środek środka, obraca się w innym tempie niż ten płyn wokół, a może się nawet nie obraca, bo są też takie badania dość nowe, które sugerują, że to nie są obroty, tylko raczej taka oscylacja, takie no, nierównomierne ruchy. W ogóle to jest mega ciekawy temat. Badanie tego, co się dzieje wewnątrz Ziemi. No bo oczywiście nijak nie mamy szans tam zajrzeć, czy nawet zbliżyć się do tego obszaru. No to jest niezłe, że możemy badać inne planety, czy wręcz sięgać naszymi, nie wiem, obserwacjami do innych gwiazd, czy galaktyk. A tu w tym się okazuje, że własnej planety nie potrafimy zbadać, bo, bo nie mamy do tego nie wystarczających... <tak>, tak, narzędzi. Ale, ale możemy Polegać na badaniach sejsmicznych, czyli ogólnie rzecz ujmując, na tempie rozchodzenia się drgań wewnątrz gigantycznej. Planety. Tak, to warto sobie zdać sprawę z tego, że te nasze badania no, tak naprawdę polegają na tym, że jesteśmy w stanie ocenić drobne opóźnienia, które następują na różnych warstwach i na tej podstawie szacować, z czego ta warstwa jest zrobiona, czy jest gęstsza, czy mniej gęsta, czy taka, czy owaka. Strasznie to jest pośredni sposób badania, no ale efekty jakieś daje. No a na Ziemi mamy przynajmniej stały monitoring. Czyli możemy obserwować to, co się dzieje podczas trzęsień, no właśnie, trzęsień Ziemi. Gorzej jest z badaniami Marsa, bo tam sobie te trzęsienia, no właśnie, gruntu marsjańskiego, no trudniej jest zbadać, no bo to jednak nie jest planeta, która jest obstawiona urządzeniami pomiarowymi w takim stopniu jak Ziemia. Warto powiedzieć, że jednak pomyślano o tym, żeby te drgania. Badać i misja InSight, która zakończyła się w grudniu 2022 roku, miała na pokładzie m.in. seismometr badający to, jak trzęsie się Mars. A trzęsie się nadal, mimo że znana z Ziemi aktywność geologiczna zakończyła się tam już dawno, dawno temu. Ale wracamy na Ziemię. I y te nasze poruszające się tam w środku względem siebie metalowe warstwy planetar planetarnego jądra, one wytwarzają pole magnetyczne to pole magnetyczne znamy bardzo dobrze z kompasów i to zarówno tych klasycznych takich z igłą, jak i tych o których nie pamiętamy zwykle, co jest zabawne, bo nawet myślę, że spora część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawie każdy z nas ma przy sobie teraz kompas. Ten kompas jest umieszczony w smartfonie. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo w smartfonie nie ma kompasów. Ja nawet kiedyś myślałem, że tam są jakieś takie drobiny, nie wiem, magnetyczne które się gdzieś turlają w jedną albo w drugą stronę, ale nie. Tam jest coś, co się nazywa czujnik HOLA, czyli takie urządzonko, które wykrywa zmiany pola magnetycznego bez wykorzystania tych ruchomych części. Są właściwie trzy takie czujniki w trzech płaszczyznach działające. To jest w ogóle bardzo ciekawa historyjka. Nie na ten podcast, jakbyście chcieli sobie poczytać, tam w komentarzach, znaczy w opisie jest link i w ogóle linki do badań, do tego, o czym Mówimy, znajdziecie w opisie podcastu. No ale, okej, okay, pamiętajmy, że w tej chwili każdy ma praktycznie przy sobie ten kompas, i no chociażby. Dzięki niemu nasza nawigacja w telefonie jest w ogóle jakkolwiek w stanie się ogarnąć i odnaleźć. No i właśnie te linie pola magnetycznego naszej planety sprawiają, że wokół Ziemi istnieje swoiste i tu, tu duży cudzysłów pole siłowe. Tak jak sobie to wyobrażamy z, z filmów, i ono chroni nas przed wiatrem słonecznym i promieniowaniem kosmicznym. No jest to dosyć kluczowa sprawa, bo jest tutaj przed czym chronić. Słońce wysyła w kosmos ciągły strumień plazmy, składający się z wysokoenergetycznych cząstek, a do tego całe mnóstwo cząstek przylatuje do nas z najodleglejszych obszarów kosmosu, od innych gwiazd, między innymi. Mają te, te cząstki kilka paskudnych właściwości. Które no, mają zasadnicze, odgrywają zasadniczą rolę dla życia na Ziemi. I po pierwsze, jeśli taka cząstka trafi w DNA, znajdujące się w komórce, no to może je uszkodzić, czyli wywołać mutację. No a to wiadomo, prosta droga do tego, żeby, no uwaga, w wersji optymistycznej wywołać śmierć takiej komórki, tak, tutaj jest wersja optymistyczna, a w wersji pesymistycznej no, do powstania. Nowotworu. Tak, czyli właśnie śmiertelność komórki, która jest jeszcze gorsza znacznie niż ta śmierć. Tak, tak, i będzie się dzieliła w nieskończoność, I... nowotworzyła i robiła rzeczy, które zdecydowanie są dla nas szkodliwe. Tak jest. Jest też jeszcze jeden drobiazg: elektronika, bo. To jest tak, że my bardzo, bardzo, bardzo zminiaturyzowaliśmy, trudne słowo w ostatnich dziesięcioleciach, wszelkie nasze układy elektroniczne, a im bardziej ten układ zminiaturyzowany, tym bardziej podatny na uszkodzenia właśnie wywołane przez takie wysokoenergetyczne cząstki. Dodatkowo, pod wpływem wyjątkowo silnego wiatru słonecznego mogą powstawać przepięcia w sieciach energetycznych na Ziemi. Dlatego właśnie podczas momentów takiej wysokiej aktywności Słońca zdarzają się uszkodzenia satelitów. One są słabiej chronione niż mytu na powierzchni przez, przez ten ziemski magnetyzm. No i zdarzają się też blackouty, które są spowodowane uszkodzeniami linii elektrycznych wywołanymi. No, można powiedzieć, zmianami zachodzącymi w magnetosferze Ziemi, właśnie pod wpływem tych uderzeń wiatru słonecznego. No, takie rzeczy się już zdarzały i były całkiem dotkliwe, no ale tu o tym teraz nie będziemy mówić. A wróćmy do pola magnetycznego. Ono jest bardzo ważne, bo ono sprawia, że wiatr słoneczny w większości omija Ziemię. To znaczy odchylany jest już w sporej odległości od powierzchni naszej planety i na, na schematach wygląda to tak jakby opływał ją. E, tak jakby opływał jej t, taki płaszcz stworzony jak cebula na zewnątrz. No to trochę o, to, wygląda jakby w tunelu aerodynamicznym, albo jakby wsadzić coś do wody i tą wodę jakoś zabarwić. Tak widać, że to, że, że, że ten wiatr słoneczny tak, tak sobie oblewa Ziemię. To bardzo malownicze. Takim drugim problemem, jaki sprawia wiatr słoneczny planecie, która jest niechroniona polem magnetycznym, jest dosłowne wywiewanie z niej atmosfery. I to właśnie zdarzyło się na Marsie. Po tym, jak jego wnętrze się zestaliło, wystygło, tak, ustały ruchy jądra, Doprowadziło to do wygaśnięcia pola magnetycznego, a to z kolei spowodowało, że te wysokoenergetyczne cząstki docierające ze Słońca wybijały atomy gazów tworzących atmosferę i wysyłały, wysyłały je z dużą prędkością w przestrzeń kosmiczną. No i tym sposobem Mars stopniowo tracił swoją atmosferę, a teraz została mu mniej niż jedna 145 tego ciśnienia, jakie panuje na Ziemi. A wraz z atmosferą z powierzchni zniknęła m.in. woda. Ten nasz podcast zaczęliśmy od takich bardzo katastroficznych wizji. Już powiedzieliśmy, że są nieprawdziwe. No ale jednak po coś tam o tym mówiliśmy i wróćmy do tego wątku, wyjaśnijmy skąd w ogóle brały się te pomysły. No i jakie one mają związek z polem magnetycznym Ziemi? Bo jak Pewnie już dobrze wszyscy wiedzą: Ziemia ma dwa bieguny i to dwa różne ich rodzaje, można powiedzieć. Bo tak, najprostsze to są te geograficzne. No, po prostu punkty, które się znajdują tam, gdzie oś obrotu planety przechodzi przez jej powierzchnię. Tak, znaczy. Prosta sprawa biegun północny, biegun południowy można sobie wziąć globus, zakręcić tym globusem. Tam, gdzie w globus wchodzą patyczki, tam są bieguny, krótko rzecz ujmując. Podobno na biegunie nie ma takich patyków, tak twierdzą ci, co tam byli. Chociaż, Naprawdę? No właśnie, nie wiem. Są też takie zdjęcia, które pokazują, że są. A to, Musimy zapytać poczekaj, jak się bieguny mają do tego skraju świata, który przy płaskiej Ziemi polega na tym, że jest lodowym murem. Na Antarktyce. Nie ma żadnych Nie, jest jeden. Biegun, ten pośrodku, taki wokół któregoś to kręci. I tam jest ten patyczek. Tak, natomiast koń na biegunach. Tak. To my przepraszamy Was bardzo, już wracamy do tematu. Cóż nam lepiej. No i to jest drugi rodzaj, i to są, uwaga, bieguny magnetyczne i jeszcze geomagnetyczne, żeby nie było za łatwo. No więc posłuchajcie, po kolei, po kolei. Każdy magnes ma bieguny. Umownie nazywane są północnym i południowym, co może. Być może dobrze pamiętacie ze szkoły, albo i nie. A lepiej to zapamiętaliście, jeśli robili u was te doświadczenia z opiłkami żelaza, rozsypanymi na kartce nad magnesem. No i one się wtedy te opiłki, opiłki tak ładnie układały. W takie łuki, łączące jeden biegun z drugim. Albo jeśli nie mieliście szczęścia do takich pokazów, to możecie to. Znać z jakichkolwiek obrazków, czy z książek, czy z internetu. Te linie pola magnetycznego skąd wychodzą i dokąd wracają? Te punkty, z których wychodzą i do których wracają, to są właśnie bieguny magnetyczne. I bardzo przepraszam, Wszystkich fizyków za taką mocno uproszczoną definicję. Można sobie pogrzebać w Wikipedii, tam jest mądrzej napisane. Dobra, to o, teraz. Jeszcze mądrzej. Jeszcze mądrzej, tak, dziękuję. Teraz bieguny magnetyczne Ziemi. Jak już wcześniej mówiliśmy, ten cały nasz ziemski magnetyzm bierze się z takich no dość dziwnych i niecałkiem regularnych ruchów jądra Ziemi. Właściwie. Im więcej wiemy o tej najgłębszej takiej ziemskiej geologii, tym bardziej wydaje nam się, że nawet nie chodzi o to wirowanie, bo to tak kiedyś było ładnie przedstawione, że po prostu jak, jak nie wiem, w elektrowni czy coś, tak się kręci jedno wokół drugiego, to jakaś ta żelazna kula w żelaznym płynie wiruje. Wygląda na to, że raczej to jest kwestia ruchów konwekcyjnych, które się dzieją w tej płynnej części, no bo tam jest temperatura, ciśnienie ogromne i to się po prostu cały czas miesza. No chciałem powiedzieć, że bulgocze, ale nie bulgocze, kotłuje się i prawdopodobnie to właśnie te ruchy wywołują to pole magnetyczne. To, że one w ogóle mają jakąkolwiek regularność, yy, zawdzięczamy ruchowi obrotowemu Ziemi, który w jakimś stopniu porządkuje to przewalanie się tego, tego żelaza ciekłego i w ogóle dlatego to ustawienie pola magnetycznego Ziemi, jakkolwiek, pokrywa się z jej osią obrotu. Mamy więc dwa bieguny magnetyczne, czyli miejsca, w których linie pola magnetycznego Ziemi wchodzą w jej powierzchnię pod kątem prostym. No i istnieniu tych biegunów zawdzięczamy pojawianie się wzdłuż polarnych. No bo one widoczne są tam, gdzie linie pola magnetycznego wchodzą w atmosferę, zmierzając ku powierzchni Ziemi. I właśnie tam te wysokoenergetyczne cząstki lecące wzdłuż tych linii oddziałują z górnymi częściami naszej atmosfery, wzbudzając atomy gazów do świecenia. I tu przy tej okazji pozdrawiam Wiktora z Nordtrip, który nie jest sponsorem tego odcinka, a, a który nas um, mocno w stronę ZUSZ ciągnie i nas mocno inspiruje. Ponieważ jak już powiedzieliśmy, Ziemia to nie jest taki elegancko zorganizowany, kulisty, magnes i tak dalej, to te bieguny magnetyczne wcale takie stałe nie są, a nawet można powiedzieć że w ogóle nie są stałe, bo cały czas gdzieś wędrują. No, chociaż z kompasu, który wskazuje właśnie biegun magnetyczny, ludzie korzystają co najmniej od 2000 lat, no to właśnie północny biegun magnetyczny udało się zlokalizować dopiero w 1831 roku. No i dotarł do niego brytyjski oficer podróżnik James Clark Ross. I właśnie wtedy biegun znajdował się w południowo-zachodniej części półwyspu Bufia. Generalnie to jest ta arktyczna część Kanady, tam gdzie ląd tak wygląda trochę, jakby był. Porozrywane. Tak, na mapę spojrzeć. Tak, Kanada, czy znaczy w ogóle Ameryka Północna, idąc na północ, przestaje być takim porządnym lądem i zaczyna wyglądać tak, jakby ktoś. Jak sito. Tak, takie ją, gąbka. tak po poharatał. To jest właśnie ten pocharatany, poharatana część. No właśnie, właściwie na tym półwyspie Boothia to ten biegun był w 1831 roku, a potem sobie poszedł stamtąd. Nie czekając na nikogo. Nie czekając na nikogo. I ja myślę, że niezłym zaskoczeniem musiało być dla Roalda Amund cena, Dotarcie do tegoż bieguna w 1903 roku i stwierdzenie, że to już zupełnie inne miejsce. Właśnie tu nie znalazłem tego, bardzo jestem ciekaw, czy to było tak, że. To już że on był zupełnie po... inny strażak. Tak, że on poszedł w to miejsce, gdzie miał być ten biegun, po czym się okazało, że go tam wcale nie ma, czy na przykład podążał za kompasem, stwierdził, o tu jest biegun, po czym się rozejrzał, hej, to nie jest ten półwysep Buty. Hej, którym... ja tu robię. Tak, dokładnie. Nie wiem, która z tych wersji była, ale w razie obie roz... są kuszące. Amundsen to jest. Ten słynny norweski podróżnik, który w, później w wyścigu do bieguna południowego znalazł się tam jako pierwszy przed Scottem, czyli Brytyjczykiem, który niestety poległ nie tak, dotarł. on do miał pomysł jak to zrobić i doświadczenie wynikające chociażby dość, z miejsca, z którego pochodził, a skąd miał dużą bezwzględność. A skąd miał dużą pewność siebie taką brytyjsko-imperialną, która go zaprowadziła, no tam gdzie go zaprowadziła. Wracając do bieguna magnetycznego północnego, tak? Biegun magnetyczny wówczas, czyli w tym 1000, w okolicach 1903 roku, przesuwał się w stronę bieguna geograficznego w tempie około 15 km rocznie. No i to był Czas, kiedy sunął uwaga, całkiem nieśpiesznie. No bo od lat 90. XX wieku czyli już mamy tak prawie 100 lat później, potężnie przyspieszył i obecnie porusza się z prędkością ponad, uwaga, 50 kilometrów rocznie, czyli może być, poruszać się w terenie zabudowanym również. Absolutnie. I pędzi obecnie w stronę Syberii, w tym, no, właśnie pędzi, to może, no ale jak na biegun, to no pędzi. No proszę cię, no to całkiem niezłe tempo, wiesz, jak tam masz, nie wiem, ruchy płyt kontynentalnych, tam nie wiem, 2 centymetry rocznie, no to po prostu jest galop, No, no to prawda. 50 kilometrów rocznie w terenie zabudowanym. No to coś mi tu nie wyszło z obliczeniami. Dobra, jest, przepraszam. Jest nadal bezpieczna Chciałam prędkość. być dowcipna. Wyszło jak zawsze. Od momentu, kiedy do bieguna magnetycznego dotarł ROS, ten biegun przewędrował już ponad 2200 kilometrów. Zresztą ciekawe, bo zanim go zlokalizowano, ten biegun kluczył, meandrował, wędrował właśnie po tej północnej Kanadzie, no, przynajmniej od XVI wieku, mimo że wtedy jeszcze nikt do niego nie dotarł, znaczy, nawet jeśli dotarł, to nie widział, że dotarł. Wiemy o tym oczywiście ze skał wulkanicznych, a jakże, bo część tych skał ma. No, własności magnetyczne, tak są w nich minerały, które, które mają ten naturalny magnetyzm. I podczas gdy podczas erupcji wylewa się lawa z wulkanu, te magnetyczne skały no, działają jak kompas, no, bo są zawieszone w gęstym, bo gęstym, ale jednak płynie, w związku z czym ustawiają się w stronę bieguna. Potem to wszystko bardzo elegancko zastyga, ale ta orientacja i ten śladowy magnetyzm pozostaje, i teraz, jak uważnie to badamy, to możemy określić, gdzie znajdował się biegun, porównując to z momentem tej erupcji. To na równo podstawie różnych elementów możemy stwierdzić, kiedy była erupcja, czyli wiemy, że hej, erupcja była wtedy, i wtedy ustawione są te magnetyczne min minerały w określony sposób, w związku z czym biegun był właśnie tam w tym momencie. No i oczywiście w opozycji do bieguna północnego mamy magnetyczny biegun południowy, który jest po. Przeciwnej stronie globu prawie. I, i prawie ten nie masz takiej nazwijmy to biegawki jak ten biegun północny, ale właściwie też stale zmienia swoje położenie. Nie, ja po prostu robi to nieco spokojniej, bez takich przyspieszeń. Zwykle w, od od XVIII wieku mniej więcej poruszał się w obrębie lądolodu Antarktydy, ale uwaga w 1960 roku opuścił go. I teraz znajduje się na Oceanie Południowym. Po stronie Australii. Tu sobie możecie znowu zajrzeć do opisu. Tam jest link do takiej bardzo fajnej strony na y, serwerze NOAA zrobione, czyli Nord, Nigdy nie pamiętam, jak to jest. W każdym razie to taka organizacja, znaczy agencja amerykańska zajmująca się badaniem pogody klimatu, and so on. Y, tam jest taki schemat, który pokazuje właśnie y, te wędrówki biegunów y, i widać takie kropeczki oznaczające poszczególne lata. I o ile biegun południowy te kropeczki ma równo zagęszczone, tak po prostu sobie wędruje. O tyle ten północny, jak się rozpędził po prostu, to naprawdę coś go do tej Rosji gwałtownie ciągnie. Ok. żeby jeszcze na tym, Kogo jest... ciągnie do Rosji? Bieguna magnetycznego. No Są tacy, których ciągnie do Rosji. Tam są niektórzy, okay. na przykład francuscy aktorzy, albo biegun północny magnetyczny. No Nic nam to nie poradzi. To cała trójka już. Co? Tak. Tak, aktorów czy biegunów? Dobrze. No nie, francuscy, amerykańscy. Dobrze, nieważne, amerykańscy aktorzy też niektórzy. Zostawmy ich w spokoju. Okej, okay. żeby nad tym wszystkim zapanować, nad tymi nierównomiernie wędrującymi biegunami, przyjęto jeszcze takie umowne bieguny geomagnetyczne. To jest właściwie efekt pewnego modelu zakładającego, że zamiast tego mieszającego się płynnego żelaza wewnątrz Ziemi, mamy tam taki. Wielki, porządny, przewidywalny, stały magnes, i to jest taka umowa ułatwiająca ogarnianie tego całego magnetycznego, ziemskiego bałaganu, która przyjmuje, że bieguny geomagnetyczne. Znajdują się zawsze dokładnie na antypodach względem siebie, no, czyli na przeciwnych dokładnie krańcach Ziemi. No i zgodnie z tą przyjętą konwencją, biegun północny leży na arktycznej wyspie Elsmera, a południowy w okolicach rosyjskiej stacji badawczej Wostok na Antarktydzie. To nie jest geograficznie do końca prawda, ale po prostu ułatwia, jak powiem, panowanie nad tym, choć już na przykład przy nawigacji trzeba to wszystko razem y, uporządkować. No i teraz muszę niestety zrobić dygresję, która tutaj e, mówiąc brzydko, e, zrobi nam niezłą, niezły groch z kapustą w głowie. Tak, to jest ładny kawałek. Otóż e, północny biegun magnetyczny Ziemi, to w istocie biegun południowy. No i teraz uwaga, tak, to ma sens, to nie pomyłka. E, wszyscy, którzy nas słuchali i się znają na temacie, i się do tej pory oburzali, że się tak bardzo mylimy. To nadal tutaj... się mogą oburzać. Nadal no, mogą się oburzać, ale. Tutaj czynimy ukłon w ich stronę, no bo trzeba to powiedzieć. Zobaczcie, jeśli weźmiecie kompas, to jego, jego igła oznaczona literą N, czyli pół, oznaczająca północ, skieruje się na północ. No, logiczne, bo to jest kompas. No tak. I każdy magnes, a kompas ma magnes, ma dwa bieguny magnetyczne północny i południowy. No i ten północny skieruje się właśnie na północ. No dlaczego? No, dlatego, że przyciąga go biegun magnetyczny Ziemi. No, ktoś już czuje, że coś tu jest nie tak. No właśnie, w magnesie przyciągają się przeciwne bieguny. Ten północny biegun magnesu jest więc przyciągany przez południowy biegun magnetyczny Ziemi, południowy w znaczeniu fizycznym. Tak. Na całe szczęście wszyscy się umówili, że już nie będą robić większego bałaganu i ten południowy biegun magnetyczny Ziemi, który jest w pobliżu tak północnego bieguna geograficznego, szczęśliwie będzie nazywany biegunem północnym, mimo że jest południowy. Słuchajcie, jeżeli... Wszystko się zgadza? Absolutnie. Słuchajcie, jeżeli wszystko... ktoś się zawiesił, to po pierwsze można przysłuchać ten kawałek jeszcze raz, a po drugie znowu w opisie znajdziecie link do znakomitej serii robionej przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Zapytaj Fizyka i tam jest to bardzo starannie rozpisane, jest wyjaśnione i to podwójnie, bo jest wyjaśnione i fizycznie i właśnie tak geologicznie Geomagnetycznie. Ta, to drugie wyjaśnienie jest rozległe i dość skomplikowane, ale jeżeli jak powiem, zatkacie uszy, nakryjecie się kocem na głowę i z latarką powoli to przeczytacie. To da się to zrozumieć i to ma sens. Ja przez dłuższy czas zastanawiałem, po co tak mącić, ale to ma pewien sens. Trochę wynika z tradycji takiej, że niezręcznie byłoby teraz wszystkim tłumaczyć, że hej, ta igła magnesu to jest właściwie południowy biegun magnesu, ale wskazuje na północ i w ogóle ojej, więc po prostu trochę to uporządkowano, trochę yy, robiąc krzywdę logice, ale dla naszej wygody i spokoju to naprawdę. Uwierzcie, że działa. Warto pamiętać, że po prostu przyciągają się przeciwne bieguny, i stąd ta, ten, ta subtelność wynika, ale na szczęście tym razem naukowcy, odpuścili. nauka, tak, odpuścili i, i podążyli za uproszczeniem. Szczęśliwie. Szczęśliwie, dziękujemy im bardzo. Dobra, to teraz czas na porządną katastrofę. Bo bieguny magnetyczne nie tylko wędrują sobie po okolicy biegunów geograficznych, mniej lub bardziej spiesznie. Co gorsze, od czasu do czasu one wykonują taki wielki przewrót i, uwaga, zamieniają się miejscami. To już wspominaliśmy, że będzie o przebiegunowaniu i to jest właśnie ten moment, który ma powodować te zapowiadane we wstępie kataklizmy. No, bo zamianie biegunów towarzyszy czasowe słabnięcie pola magnetycznego Ziemi i ogólnie jego rozproszenie. No, bo w ogóle tak naprawdę Ziemia nie jest wcale taka jednorodna magnetycznie. Pomiędzy tymi wyraźnymi biegunami, tymi oczywistymi, jest sporo miejsc, w których pole magnetyczne jest y, słabsze, mocniejsze. Czasem może to wynikać z jakichś podziemnych struktur. Które tam lokalnie gdzieś zakłócają ten jego układ, czasem z takich wciąż nieznanych, nierozpoznanych fluktuacji gdzieś tam na tych głębokościach na poziomie ziemskiego jądra. Ale gdy już nadchodzi to wielkie przebiegunowanie Ziemi, przez jakiś czas nie ma dwóch porządnych, łatwych do wyznaczenia biegunów. Jest za to wiele pomniejszych miejsc, w których pole magnetyczne wpada prostopadle do środka planety. No i cała ta struktura ziemskiego magnesu przypomina wtedy taką drobno posiekaną sałatkę, można powiedzieć. I stopniowo, stopniowo sytuacja się stabilizuje, i po jakimś czasie bieguny znów się wyłaniają, tylko że w odwrotnych miejscach, tak, no się zamieniają miejscami czyli nasze kompasy pokazywałyby dokładnie odwrotne kierunki niż obecnie. Tak jest, czyli pół, północny pokazywałby południe, ale tak naprawdę północ, bo wszystko jest zamienione, ale mieliśmy nic, już nic, nie mącić. Już, już, już nie, nie pogrążaj Dobrze, tego. Więc... Jak pamiętacie, mówiliśmy o tej ochronie Ziemi przed promieniowaniem kosmicznym, wiatrem słonecznym i, i, i o tym, co się stało na Marsie. No więc podejrzewano, że w czasie tego przebiegunowania Ziemia może właśnie stracić tą swoją magnetyczną osłonę i stać się podatna na nadlatujące z kosmosu wysokoenergetyczne. Cząstki. No i nie trudno sobie wyobrazić, że to byłaby naprawdę potężna katastrofa. Stąd się wzięła ta wizja umierających na nowotwory zwierząt i ludzi, tych psujących się urządzeń elektronicznych. No ale to nie koniec problemów, bo nie wiemy na przykład, jak zareagowałoby na takie przebiegunowanie zwierzęta, które mają zmysł magnetyczny. No ale niestety można założyć, że no miałby wielki problem z wyznaczeniem kierunku na przykład migracji. I masowo ginęłyby, a przynajmniej tak by się działo, gdyby to przebiegunowanie nastąpiło bardzo szybko. A no właśnie, gdyby. No i tu jest to najważniejsze. Ludzkość nigdy nie doświadczyła takiego zjawiska. Ostatnie przebiegunowanie, a oczywiście wiemy o tym ze skał wulkanicznych, a jakże, miało miejsce mniej więcej 780 tysięcy lat temu. Wiemy jednak, że. To przewigurowanie zachodzi stopniowo i trwa od około tysiąca do dziesięciu tysięcy lat. To zależy w jakim momencie. Czasem one są szybsze, czasem są wolniejsze. Był raz prawdopodobnie moment, kiedy ono zachodziło dość szybko, i pewnie to był kwestia. Może kilkudziesięciu lat, ale to są bardzo niepewne dane, tylko raz coś takiego zaobserwowano. W każdym razie to jest bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o czas na dostosowywanie się do tych zmian. No to byłaby fatalna wiadomość, gdyby Ziemia traciła swoją ochronę magnetyczną, bo w w tym okresie, tak, w tym czasie promieniowanie kosmiczne i wiatr słoneczny po prostu wybiłyby, w, wytłukłyby sporą część życia na naszej planecie. No tylko, że tu coś się nie zgadza, tak, bo żadne z przebiegunowań, a było ich kilkadziesiąt, które zostały odnotowane i są znane z historii geologicznej Ziemi, nie pokrywa się z wielkimi wymieraniami, ani nawet z tymi niewielkimi. Pomimo intensywnych badań nie stwierdzono, by przebiegunowanie Ziemi spowodowało jakieś konkretnie zauważalne problemy dla ziemskiego życia, choć powinny pozostać po tym jakieś ślady, gdyby coś takiego miało miejsce. No i obecnie modele komputerowe wskazują, że najprawdopodobniej podczas zamiany miejscami biegunów i osłabienia jednolitego pola magnetycznego Ziemi w atmosferze powstają na tyle silne zjawiska magnetyczne, że wystarczająco chronią one powierzchnię planety przed usmażeniem z kosmosu. Dobra, ale w ogóle skąd zainteresowanie tym zjawiskiem? Skąd sensacyjne opowieści w prasie, w internecie, tam na YouTube, jakiś dramatyczny film? No więc powody są dwa. No i jeden, tutaj uwaga, ukłon w stronę Janiny Bąk, która prowadzi bloga jest statystyczką. Pierwszym problemem jest niezrozumienie statystyki. Bo statystycznie rzecz biorąc, kiedy idziemy z psem na spacer, mamy po trzy nogi. Uważaj, bo ci piór Strzeli, Już nie strzelił. Z podpisem mieli na boku. Tak naprawdę, koniec tego zdania powinien brzmieć. Statystycznie rzecz biorąc, no. przebiegunowanie zdarza się średnio co jakieś 250 tysięcy lat, a skoro ostatnio zdarzyło się jakieś 780 tysięcy lat temu, no to właśnie teraz powinno nastąpić, prawda? No nieprawda. Właśnie to średnio co 250 tysięcy lat. Ale wszystko wskazuje na to, że te zdarzenia następują losowo, a pomiędzy nimi odstępy mogą wynosić od 10 tysięcy lat do na przykład 50 milionów lat. No to, czyli wyliczanie średnie jest. Dokładnie takie to by... liczenie średnie, trochę. nic nam nie mówi. Znaczy, my zawsze sobie możemy policzyć taką średnią, tylko czasem średnia do czegoś służy, a czasem nie służy do niczego, i tu nic nam nie mówi o tym, kiedy się może pojawić to kolejne przebiegunowanie. Drugi powód do dramatyzowania w tej sprawie to obserwacje, które mówią nam o tym, że pole magnetyczne Ziemi słabnie teraz, a przynajmniej osłabło w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W dodatku jest jeszcze coś takiego jak anomalia południowoatlantycka czyli taki obszar osłabionego pola magnetycznego z centrum u wybrzeży Brazylii. To taki całkiem spory placek tam. No, i na tej podstawie właśnie zakładano, że wielkimi krokami zbliża się katastrofa apokalipsa, że biegun północny pędzi ku Rosji. To najgorzej. To najgorzej, tak. Tam, tam nikt stamtąd nie wraca. Pole magnetyczne słabnie, anomalia niepokoi, a statystyka wzywa. O właśnie. No, tyle tylko, że wedle takiej najbardziej aktualnej wiedzy, to wszystko jest właściwie normalne. Nawet to pędzenie ku Rosji. Pole magnetyczne słabnie i wzmacnia się, bieguny sobie biegają, a ta anomalia wokół Brazylii wywołana jest nie zbliżającym się końcem świata, tylko prawdopodobnie istnieniem takiej bardzo głębokiej, leżącej yy, już nad samym jądrem Ziemi, struktury złożonej z supergęstych skał. I tak naprawdę wygląda na to, że wszystkie te zjawiska są normalne, że to się dzieje zawsze, że takie fluktuacje, no, po prostu wynikają z tego, że nie jesteśmy porządnym, dobrze zorganizowanym i schludnym magnesem, tylko raczej takim magnetycznym bałaganikiem, który może powodować takie czy inne wachnięcia. Jak więc widzicie, ta początkowa wizja katastrofy ma nieco. Tylko nieco sensu ma, bo odwołuje się do faktycznych zjawisk, które mogłyby zajść, tak, mogłyby, ale najprawdopodobniej nie zajdą, bo inne jest tempo i inne skutki zachodzących zmian. To tempo to nie są dni, tylko tysiące lat, więc tutaj, jeżeli mamy się czymś martwić, a powinniśmy, akurat. No, zmianą klimatu, która zachodzi, to raczej ku niej powinniśmy kierować naszą uwagę, bo ona rzeczywiście w ciągu najbliższych kilkunastu już nawet, albo kilkudziesięciu lat zmieni nasze życie bardzo mocno, a nie kreować sobie w głowie wizję jakiejś katastrofy związanej z przebiegunowaniem i z tym, że nie wiadomo, co się wtedy stanie i wszystko będzie, nasza cywilizacja stanie w płomieniach nagle. Więc tak, więc te potwierdzanie o tym, że naukowcy i tak dalej, rzeczywiście naukowcy mówią o tym, tylko warto słuchać tego, co naukowcy mówią, a nie tego, co niektórzy interpretują gdzieś, wymyślając sobie jakieś swoje opowieści, po to, żeby nabić wystarczająco dużo obejrzeń czy czegoś takiego. Okej. Okay. Słuchajcie, na koniec prośba standardowa. Powiedzcie ludziom o naszym podcaście, bo to jest dla nas istotne, jeżeli wam się podoba, żebyśmy po prostu byli słuchani przez wielu ludzi, bo to zawsze miłe. Polecamy wam koszulki Crazy Nauki. Link do sklepu znajdziecie w opisie odcinka. Koszulki są bardzo fajne, mają różne wzory, które są przez nas wymyślone i wykrowane przez grafików z nami współpracujących. Jak macie jakieś Uwagi do podcastu, pozytywne albo negatywne, jakiekolwiek, to piszcie na adres podcasty małpkacrazynau.pl. Podcasty małpa, crazy, nauka, No i subskrybujcie nasz podcast na platformach tych znaczących i tych również mało znaczących, o patrz, pamiętała. Bo to jest najskuteczniejszy sposób, by otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, które. Nagrywamy. A postaramy się je nagrywać teraz bardziej regularnie, dlatego, że w naszym domu już prawie zakończył się upiorny remont, który był naprawdę wytrącą nas kompletnie z równowagi i rytmu pracy, więc i, po, i pochłaniał 150% naszej uwagi. Wiem, że, taka, że to jest niemożliwe, ale on to A jednak, jednak czynił. To robił. Słuchajcie, dzięki, cześć i do następnego razu.